występy artystyczne, pokazy tańca, zabawy z klaunami, ale przede wszystkim zbiórka odpadów to główne atrakcje zorganizowanego przez Miejską Spółkę Radką Wielkiego Festynu Proekologicznego. Dzisiejszy piknik uważamy za otwarty. Wszystkim bardzo serdecznie życzę miłego dnia. Jestem przekonany, że ta pogoda pomoże w tym, żeby jeszcze większa grupa radomian przyszła i cieszyła się na ulicy Żeromskiego, na placu Koraciego tym festynem. Ci, którzy przyszli na festyn, mogli nie tylko obserwować występy artystyczne, mogli także w festynie aktywnie uczestniczyć. Wystarczyło przynieść ze sobą odpady do tak zwanego gniazda recyklingowego, a osoby, które przyniosły ich najwięcej, otrzymywały atrakcyjne nagrody. W gnieździe recyklingowym jest po prostu wszystko, czyli wszystkie pojemniki niezbędne, wymagane na zbiórkę wszelakiego typu, no nie można powiedzieć odpadu, bo jak mówimy o surowcu, nie jest to odpad, chociaż według kategorii ma kod odpadu. Natomiast surowce wtórne i materiały niebezpieczne, które można tutaj przynosić. Festyn Radom Czyste Miasto zorganizowano po to, by pokazać, w jaki sposób można dbać o środowisko. Poprzez segregację, poprzez oddawanie poszczególnych surowców do punktów odbioru oraz liczne konkursy będziemy uczyć się postaw ekologicznych, jak należy dbać, żeby nasze środowisko faktycznie było czyste. Podczas nauki ekologii ważne było nie tylko przyswojenie wiedzy, liczyła się także dobra zabawa. Proszę bardzo, otwieramy dłoń, piłeczki znikają całkowicie, no. Chyba. Tak to jest. Podczas festynu można było spotkać nie tylko klaunów. Na scenie zaprezentowały się m.in. dzieci z zaprzyjaźnionego z Radkomem Koła Młodych Ekologów, które działa przy szkole podstawowej numer 24. D jak gruz, D jak dachówki eternitowe. Dachówki eternitowe to odpad niebezpieczny. Trzeba je oddać do specjalnego punktu zbiórki, gdzie panują odpowiednie warunki. Zadowolony z organizacji festynu, ale przede wszystkim z faktu, że miasto jest coraz czystsze, był prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. Tak, z roku na rok jesteśmy coraz bardziej proekologiczni i prozdrowotni, ale pamiętajmy o tym, że cały czas musimy nad tym pracować, aby coraz większa grupa osób zrozumiała to i w taki sposób funkcjonowała, w taki sposób żyła. Bo to jest jakość życia, nie tylko nasza, ale również tych, którzy obok nas czy z nami żyją. Prace nad czystością miasta nabierają coraz większego tempa. Pomocny w tym jest otwarty w tym roku zakład utylizacji odpadów komunalnych. Zakład nie tylko przetwarza i utylizuje różnego rodzaju odpady. Unia Europejska, która finansowo wspiera te inwestycje, zaleca, by zakład angażował się w przekazywanie wiedzy na temat ochrony środowiska. Naprawdę zmienia ta inicjatywa, czyli powołanie zakładu utylizacji w poprzedniej kadencji przez pana prezydenta Marcinkowskiego była strzałem w dziesiątkę, dlatego że myślę, że jesteśmy jednym z lepszych miast w Polsce, jeżeli chodzi o takiego tego typu zakłady. Sporo wycieczek do nas przyjeżdża też z zagranicy i są naprawdę zachwyceni tym. A festynem ekologicznym zachwycone były dzieci, które mogły spędzić czas na zabawach. Zachwyceni z pewnością byli także zwycięzcy konkursów, zwłaszcza ci, którzy do domu mogli wrócić wygranym rowerem. A osoby, które przyszły na deptak po to, by miło spędzić popołudnie, także na brak wrażeń nie mogły narzekać.
drabina nie krzywi dachu po to, aby można było łatwiej odbiąć ją do góry. Dla odwiedzających zagrał specjalnie radomski zespół Renesans. Na zakończenie festynu prezes spółki Radcon zaprosił mieszkańców Radomia do odwiedzenia znajdującego się na Wincentowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. W trakcie dni otwartych zorganizowanych w zakładzie, oprócz możliwości obejrzenia funkcjonujących w nim instalacji oraz zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi, przewidziano szereg niespodzianek dla najmłodszych. Organizatorzy festynu Radom Czyste Miasto, jak sami przyznają, osiągnęli cel, jakim było zmobilizowanie mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki i do dbałości o środowisko naturalne. W efekcie zorganizowanego festynu udało się bowiem odzyskać niemal pół tony opakowań szklanych, prawie 50 kg zużytych, niezmiernie groźnych dla środowiska baterii, tonę makulatury oraz prawie 2 tony zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Za ich dostarczenie mieszkańcy nagrodzeni zostali rowerami, atrakcyjnym sprzętem AGD i RTV. Radomianie stali się także bogatsi o wiedzę z zakresu ochrony środowiska.